Cześć i witajcie, z tej strony Kamilos i witam was bardzo serdecznie w 117 odcinku z GTA 5 Legendy i Teorie. A w dzisiejszym filmie sprawdzimy teorię o tym, czy podczas napadu na bank w Paleto Bay będziemy mogli ukraść czołg. Dokładnie chodzi o misję Skok w Paleto, więc zobaczymy za chwilę, jak ta teoria będzie wyglądała w praktyce. A teraz zapraszam was do dalszego oglądania. Jednak jak zawsze na samym wstępie chciałbym, żebyście zostawili łapkę w górę, napiszcie też w komentarzu hashtag czołg, a ja wam przypnę serduszko. Również dla osób, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału, fajnie by było, jakbyście zasubskrybowali, ponieważ cel na ten rok to 100 tysięcy subskrypcji i coraz bliżej tego celu jesteśmy. I jedynie z waszą pomocą uda się ten cel zrealizować. Ale teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Jesteśmy już gotowi do skoku w Paleto. Jak widzicie, ja wysadziłem teraz Franklina, który idzie do naszej łodzi ucieczkowej, a ja teraz z ekipą mam dostać się do banku, na który będziemy robili właśnie dzisiaj napad. Jednak jak jedziemy, to powiem wam, że ten odcinek jest dość nietypowy, ponieważ nie mam żadnych modyfikacji, nie będę używał trainera, wszystko będę robił klasycznie, ponieważ była co dopiero aktualizacja GTA i niestety modyfikacje nie zostały zaktualizowane do najnowszej wersji, więc robimy wszystko klasycznie i miejmy nadzieję, że to się uda. Zobaczymy, czy będziemy mogli ukraść czołg, tylko zobaczymy, jak to będzie wyglądało bez god moda, ale dobra, wchodzimy teraz do środka. Mam nadzieję, że docenicie moje starania i że nie chciałem zostawiać was bez filmu na kanale, nawet jak nie mam modyfikacji, które naprawdę mnóstwo ułatwiają. No ale dobra, nieważne, przechodzimy oczywiście do misji, do samego napadu. Trevor sobie radzi, nasi zakładnicy oczywiście leżą na ziemi. Kuchta przecina zamek i za chwilę dostaniemy się do skarbca. W ogóle napiszcie w komentarzach, kogo wybieraliście do napadu. Czy Kuchtę, czy Pakiego, czy może kogoś innego. Ja zazwyczaj wybierałem Kuchtę bądź Pakiego, to już zależy, ale tym razem właśnie padło na Kuchtę i przyjechał szeryf wraz z zastępcą. Myślę, że to znowu alarm przypadkowy, ale jednak nie tym razem. Wszystko było zaplanowane od początku. Dobra, lecimy. Trevor teraz idzie do skarbca, do skrytek. Jak tu wam idzie, panowie? Bardzo dobrze idzie. Pieniądze spakowane. Jesteśmy gotowi do rozwałki, do epickiego wyjścia. Naprawdę ten napad robi ogromne wrażenie. I miejmy nadzieję, że w GTA 6 będzie jeszcze lepiej. Nie mogę się doczekać. Myślę, że każdy nie może się doczekać. Ale dobra, wychodzimy z banku. Jest i ekipa. Nie dziwię się jego reakcji. Dobra, lecimy. Może nie na pierwszoosobowej perspektywie, tylko na normalnej, trzecioosobowej. Tu może być trochę problem, ponieważ nie mamy nieśmiertelności. Nie mamy map editora, no ale trudno. Musimy sobie radzić bez tego. Dobra, gincie. Wszyscy. Stacja wysadzona. Wszystko jasne, możemy iść dalej. Tu jeszcze są kolejni. Mamy jednego. To był ostatni? Tak, to był ostatni z ziemi. I śmigłowiec, musimy się go pozbyć. Jak zawsze. Rozwaliliśmy go. Więc idziemy. Dobra, lecimy, lecimy. Okej, coś się zbagowało, ponieważ rozwaliłem ten helikopter wcześniej. Ale dobra, tak miało być. Więc idziemy, kolejny śmigłowiec, który leciał. Chyba, że to był inny. Ale dobra, lecimy. Okej, rozbił się. Dopiero teraz. To wszystko się pobagowało, jak widzicie. Śmiesznie, że bez modyfikacji, a i tak wszystko liczujemy. Ale lecimy dalej. Mamy kolejnego. Dobra, widzę, że sobie radzi Michael i Kuchta. Rozwalili nam przejście. Dobra, lecimy dalej. Macie, ułatwiłem wam drogę, przejście. Możemy zmienić się Michaela. Przyjechał i SWAT. Ale czekamy na wojsko z czołgami. Tylko dalej nie ma tego wojska. Więc wydaje mi się, że będziemy tą teorię sprawdzali na samym Franklinie. Ale co się okaże? Zobaczymy w ogóle, czy dojdziemy do tego czołgu, bo przypominam, że nie mamy nieśmiertelności. Nie możemy nic zrobić z tym. No ale dobra, chyba żebym użył kodu. Jeszcze są kody, ale kto używa kodów w GTA? Przynajmniej na PC-cie. Raczej nikt. Przynajmniej tak mi się wydaje. Na początku, kiedy wychodziło GTA na PC-ta, to używałem. Zdarzało się, ale jednak to się szybko skończyło. Dobra, chodźmy na Trevora, on ma minigana. Jest znacznie łatwiej, uwaga. Żebym zabił swoich. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Mamy to. Dobra. Elegancko. No podbiec, bo jesteśmy w tyle. Nie radzicie sobie, panowie. O, i leci wojsko. Kargoboba widziałem. I pod tym kargobobem powinien być przypięty czołg. Zobaczmy. Miejmy nadzieję, że nic się z tym czołgiem nie zbaguje. To byłoby niefajne. A jednak się pobagowało całkiem sporo już. W ogóle piszcie, czy chcielibyście więcej odcinków związanych właśnie z tą misją. Wydaje mi się, że jest to pierwsza teoria, jaką sprawdzam w tej misji. Ale dobra, lecimy. W tej misji naprawdę dużo można sprawdzić. Byłoby to naprawdę ciekawe. Dobra, lecimy. Trevor, ty sobie dobrze radzisz. Widzę, że tutaj Michael potrzebuje pomocy. Po stópkach ich. No nie mają kamizelki, więc nie jest tak łatwo. Ale dajemy sobie radę. Dobra, lecimy z nimi, świetnie. Gdzie wy jesteście? Pochowani wszyscy. Dalej, dalej, wychodźcie. No i leci czołg. Już go widzę. Świetnie, na to czekam. Dobra, lecimy z nimi. Mamy to. Czołg nad nami. Ale niestety nie mamy teraz okazji go przejąć. Dopiero jak będzie na ziemi. I teraz możemy się przełączyć na Franklina. Właściwie musimy. Więc od razu to robimy. I jedziemy tym dozerem. Jezu, jazda tym buldożerem to jest masakra. Najzabawniejszy etap w tej misji. Jak to zobaczyłem po raz pierwszy, to nie dowierzałem, dlaczego tak to rozwiązali. No ale mieli swoje podstawy, żeby tak to zrobić. Dobra, cały czas do nas nawalają, więc niedobrze. Ponieważ ja nie mam nieśmiertelności. I żeby nas nie dojechali. Dobra, jedziemy strasznie powoli. Zobaczcie w ogóle, jak obrywamy. Normalnie by wsiedli do tego spychacza i by nas wysadzili, no ale wolą do nas nawalać. Typowe wojsko z GTA 5. To stacja, którą rozwaliliśmy. Oraz motel. A właściwie jakieś apartamenty. No i niedobrze. Musimy przejechać. Dobra, lecimy dalej. Bez problemu. Już dojeżdżamy. Już dojeżdżamy, Mike. Spokojnie. Jest i czołg. Jest i czołg, tylko tu jest za dużo wojskowych. Wydaje mi się, że nie mam szans. Nie mam szans z nimi. Pojedziemy dalej, bo powinny być kolejne czołgi. No zobaczcie, jakbym wysiadł, to by nas dojechali. A ten czołg nie strzela, więc możliwe, że uda nam się tą teorię potwierdzić. W sumie nigdy nie próbowałem tego czołgu zabierać. W ogóle nie wiem, czy ktokolwiek próbował. Ale dobra, jesteśmy. Panowie, wsiadajcie. Wasz transport dojechał. Jest i nasz czołg. No i teraz strzela. Teraz strzela, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ale wysiadam. Tylko strzela, kurde. Ale dobra, ryzykujemy. Ryzyk fizyk. Niedobrze. Niedobrze, strzelił pod siebie. Ale dobra, dajemy kolejną szansę. Dajemy kolejną szansę. I miejmy nadzieję, że teraz się uda. No bez nieśmiertelności jest to trudne. Dobra, pomijamy to. Jedzie czołg, nie mogę tego już pominąć. Dobra, siadamy. Szybko, szybko, szybko. Zabijmy go. Świetnie, mamy to. Żeby się nie odwrócił na naszą stronę. Przebiegnijmy dookoła. Mamy to, podchodzimy do czołgu. Jesteśmy na czołgu, o nie! Co on robi? Niedobrze. Czy on nas zepchnie? Nie, nie zepchnął nas. Ale zniszczył buldożer. Próbowałem już do niego wsiadać, niestety nie udało się. Ale trzecia i ostatnia próba. W razie czego kiedyś to powtórzymy z nieśmiertelnością. Ale dobra, pomijamy to. Może schowam naszego buldożera. Dobra. Przejechaliśmy go, świetnie. Przejedziemy tu. Tam będą kolejne czołgi, więc musimy uważać. Dobra. Czołg przejechał, więc bardzo dobrze. My możemy teraz do niego podbiec na spokojnie. Wróć do buldożera. Mamy kolejny czołg. Dobra, tamten zniknął. Nie, jedzie od tamtej strony, niedobrze. Żeby nie dojechał przed nami. My musimy tam dobiec. Dobra, jest i on. Trzeba uważać. Trzeba uważać, dobra. Mamy to. Nie strzelaj, mordo, nie strzelaj. Dobra. Przejmujemy czołg, patrzcie. Franklin wsiada do czołgu. Czy uda się przejąć? Nie. Czołg jest zamknięty, ale... Kurde, jesteśmy na czołgu, zobaczcie. Tu jest drugi i nie strzelają w nas. To jest śmieszne, że tak to wygląda. Ale zobaczmy ten drugi. Może z tym się uda. No popatrzcie, nie strzelają w nas, bo by musieli pod siebie strzelać. Dobra, tu też jest zamknięte. Niestety, nie możemy tego otworzyć. No dobra. Chodźmy jeszcze do tamtego. W ogóle on się sam wysadził, to jest śmieszne. Ten wygląda jakby w ogóle był bez kierowcy. Więc zobaczmy, czy uda się tego przejąć. Czy ktoś siedzi? Jednak ktoś siedzi. Myślałem, że nikogo nie ma w środku. No ale niestety tego czołgu również nie możemy ukraść. Spróbowaliśmy 3 czołgi, wszystkie jakie mieliśmy. I mi nie pozostaje nic jak powiedzieć, że ta teoria niestety zostaje przez nas obalona. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie zasubskrybować. Również zapraszam was do filmów o podobnej tematyce. A póki co, to by było na tyle. Na razie i cześć!